Cześć, witajcie, nazywam się Robert Mazurek, witam Was serdecznie na kanale Mr. Akumulator. W dzisiejszym odcinku Noko Genius 10, ładowarka, którą importuje do Polski firma dobreakumulatory.pl. Przesłał mi to pan Witold Pierzyński. To na tyle, jeżeli chodzi o reklamę, panie Witoldzie. Rozpakowałem, rozbebeszyłem już to pudło. Oczywiście mnóstwo tych kartonów, które nam się już później do niczego nie przydadzą. Warto byłoby rozważyć metody pakowania tego typu urządzeń, tak aby nie pozostawiać po nich zbyt wiele rzeczy, kiedy już zaczną nam być potrzebne. W środku taki uchwycik na ścianę, całkiem przyzwoita rzecz. Wewnątrz ładowarka. Biorąc do ręki, pierwsze co odczuwam, to jest taka solidność, porządna ciężkość, czyli ta obudowa jest w miarę solidnie zrobiona, tym bardziej w opisie pisze IP65, czyli ta klasa szczelności, że jest odporna na jakieś tam padające krople, na pracę w wilgotności i tak dalej, także nawet jeśli byście to zostawili na jakimś tam deszczu, byle nie w wiaderku z wodą, to temu urządzeniu się nic nie stanie. Przewód do podłączenia do sieci taki w miarę długi. Przewód, przez który będziemy podłączać ładowarkę, już jest długi na tym poziomie. Dodatkowo do tej ładowarki można dokupić inne akcesoria, dlatego producent zrobił taką przejścióweczkę. Jeżeli chcemy podłączyć te żabeczki, szczypczyki do ładowania, też w miarę solidne. Ważną rzeczą, którą sprawdziłem, to jest to, ta ładowarka po zaniku napięcia wróci z powrotem do zadanego programu ładowania. Także duży plus. Zwarta konstrukcja, możliwość ładowania zwykłych akumulatorów AGM-ów, żelów, jest przygotowana na wersje litowe. Obsługuje też 6-woltowe akumulatory, zarówno te w trybie AGM, jak i te w trybie zwykłym. Ma ten program Repair i ma ten program Supply, czyli zasilacz. Tutaj dodatkowo na przewodzie producent zastosował jeszcze takie zabezpieczenie 20-amperowe. Także pod kątem tego, co wyjąłem z pudełka, wygląda to dość przyzwoicie. To, że to urządzenie jest w ofercie mojej firmy, wynika tylko i wyłącznie z tego, co zobaczycie za chwilę. Elo kwasik, o tobie mowa, co? Słyszałem, że jest tutaj dolewana woda. Siemanko ziomuś, wiesz, czasem się zdarza. Zagotowany, wiesz, taka ciężka praca. No i cyk, 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 cykają cykle. Każda bateria ma limitowane życie. Akumulator, jaki wziąłem do tego testu, to jest akumulator o pojemności 95 Ah. Ten akumulator przygotowałem do testu przy użyciu Kulona 720. I wyjściowe parametry tego akumulatora to napięcie 12,71 V, 804 Ah prądu rozruchowego. Rezystancja wewnętrzna tego akumulatora to 3,8 mOhma. I gęstość elektrolitu wewnątrz tego akumulatora wynosi 1,28 g na centymetr sześcienny. Przy użyciu Alphabata Pro rozładowałem ten akumulator do gęstości 1,14 g na centymetr sześcienny i tak rozładowany akumulator podłączyłem do ładowarki Noko Genius 10 i pozwoliłem tej ładowarce ładować maksymalnie do 48 godzin. Tak oto wygląda wykres ładowania. Zobaczcie, że ładowarka wystrzeliła praktycznie od samego początku w okolicach tych 10 amperów, które obiecuje producent. Maksymalne natężenie, jakie zarejestrował Alphabat, to jest 9,74 ampera. Takie ładowanie tak wysokim prądem trwało trochę ponad 5 godzin. Z chwilą, kiedy napięcie w trakcie ładowania przekroczyło 14 V, natężenie ładowania zeszło do 4,75 ampera, co zarejestrował Alphabat. To potrwało chwilę, a później na dość długo ustabilizowało się natężenie na 1,35 ampera i w okolicach 10 godziny to natężenie prądu ładującego spadło do 0,3 ampera i tak trwało do 30 godziny. W 30 godzinie ładowarka uznała, że tak rozładowany akumulator jest już naładowany. Po tym pierwszym ładowaniu mamy efekt taki, przypomnę, że było to ładowanie w programie AGM, czyli w tym programie, kiedy ładowarka ma szansę dotknąć napięcia na poziomie 14,7 V. Efekt. Gęstość na poziomie 1,21 g na centymetr sześcienny, 24 godziny po zakończeniu tego ładowania napięcie na akumulatorze 13,24 V. Generowany prąd rozruchowy z akumulatora to 870 A, zaś rezystancja wewnętrzna 3,5 mOhma. Akumulator niemały, rozładowany dość mocno, bo do 1,14 g na centymetr sześcienny. Wynik 1,21 nie jest wynikiem zachwycającym, ale tak jak w przypadku wszystkich ładowarek, wiadomo, że trzeba użyć w przypadku akumulatorów z płynnym
elektrolitem mocniejszego programu ładującego, aby mieć szansę na podniesienie tej gęstości. Ta ładowara ma tryb Repair. Tak oto wygląda wykres ładowania w trybie Repair. To napięcie nie dobiło nam do 16. Maksymalne napięcie, jakie zarejestrował Alphabat, to jest niespełna 15,5 V. Zaś natężenie w trakcie tego ładowania wahało się od 1,35 A do 0,6 A. Tak sobie to trwało w okolicach 4 godzin. Po tych 4 godzinach gęstość elektrolitów wzrosła nam do 1,25 g na centymetr sześcienny. 1,25 to już jest całkiem przyzwoicie, na aerometrze jest to zielone pole, ale to nie jest 1,28, które jest mi potrzebne. W związku z tym, że test tej ładowarki odbywał się na początku lutego, do Szczecina przybyły jakieś tam chłodne temperatury, włączyłem tryb Repair jeszcze raz i później włączyłem ten tryb jeszcze raz. I zapomniałem na najbliższe 2 tygodnie o tym, co tam się wydarzyło. I po włączeniu jeden raz trybu AGM i w sumie 3-krotnego trybu Repair, zobaczcie, tak oto wyglądają parametry tego ładowania. Gęstość elektrolitu urosła nam do wymarzonych 1,28 g na centymetr sześcienny przy napięciu 12,91 V. Z tego akumulatora generowane jest 859 A prądu rozruchowego według normy EN. Rezystancja wewnętrzna w tym akumulatorze wynosi 3,6 mOhma. Ładowarka ładowała przez 30 godzin i później 3 razy włączony tryb Repair, 4 razy 3 to jest 12, czyli łącznie mamy 42 godziny czasu ładowania. Większość z Was, osób, które używa akumulatory rozruchowe, nigdy nie spotka się z tak głębokim rozładowaniem, chyba że zostawicie coś na noc włączone, jakieś światło, radio czy cokolwiek w samochodzie. Natomiast przy takiej normalnej eksploatacji gęstość typu 1,21, 1,22, 1,23 to jest maks, co zobaczycie. I z tej gęstości większość urządzeń, w tym ta ładowarka, byłaby w stanie dużo szybciej wyciągnąć właściwą zasadniczą gęstość, ale w wyzwaniu gęstości chodzi o to, żeby akumulatorowi postawić bardzo, ale to bardzo wysoką poprzeczkę. W tym miejscu można by zakończyć film i powiedzieć, że urządzenie wykonało swoją robotę. Co prawda chciałbym, aby to zrobiło w jednym podejściu. Mam nadzieję, że Noko kiedyś zaprezentuje urządzenie, które za jednym włączeniem programu zrobi naprawdę zasadniczą i super robotę. Tego życzę konstruktorom i projektantom tego typu urządzeń. A propos konstruktorów i projektantów, zobaczcie, z tyłu jest świetny napis. Design in USA, made in China. Bardzo mi się podoba taka szczerość, taka komunikacja ze strony producenta, że chwalą się, że myślą nad tym urządzeniem w Stanach, ale zlecają produkcję już w Chinach. Ci z Was, którzy śledzą Facebooka Mr. Akumulator czy też Instagrama Mr. Akumulator, dostali ode mnie pytanie, co warto byłoby ewentualnie jeszcze sprawdzić w tej ładowarce, bo miałem trochę czasu pomiędzy tym zimowym okresem, aby na chwilkę podjechać z Gryfińskiej, gdzie mam swoją firmę Świat Akumulatorów, na Goleniowską, gdzie mam swoje labo. I w trakcie tej komunikacji poprosiliście, żeby tej ładowarce postawić może jakieś trudne wymagania. Znalazłem taki akumulator 40-amperowego AGM-a. Klient używał go w piecu CO. Przyniósł go, zakupił sobie w to miejsce zupełnie nowy i zobaczcie, ten akumulator miał po podłączeniu testera napięcie 10,98, ten state of charge, stan naładowania 0% i stan zdrowia, state of health, czyli stan tej sprawności, czy stan możliwości akumulatora również 0%. No i podłączyłem pod taki akumulator ładowarę Genius 10, włączyłem tryb AGM, żeby zobaczyć, czy to urządzenie da radę uratować taki akumulator, bo być może da. No i po tym jak Noko Genius 10 zakończyło ładowanie tego akumulatora, tego potencjalnego kandydata na uratowanie, podłączyłem tester. No i zobaczcie, niewiele się zmieniło. Napięcie 10,91, nadal mamy SOC i SOH 0%, czyli ta ładowara no, nie była w stanie przywrócić do życia akumulatora, który no, całkowicie się zużył, całkowicie się wypracował. Podobną próbę podjąłem z Trojanem, którego dostaliśmy od takiego pana, który jeździ, parzy kawę takim rowerkiem, który stoi za Urzędem Miasta w Szczecinie w parku Kasprowicza. Tutaj również się nie udało, choć tutaj SOH było na poziomie 9% wyjściowo. Jednak i w tym wypadku ta ładowarka nie dała radę wspomóc tego akumulatora. Akumulator również wypracowany, zużyty do końca.
I ostatni przykład to będzie zwykły akumulator kwasowo-ołowiowy, będzie to baner. Klientka użytkowała ten akumulator ponad 5 lat, przyjechała kupić nowy. Zachęcałem ją, aby wzięła sobie akumulator zastępczy, a tego, żebyśmy dali radę naładować, bo w tym akumulatorze nie widać było ani zwarcia, ani braku przejścia pomiędzy celami, nie widać było spłyniętych mas czynnych z tego akumulatora. Widać było bardzo, ale to bardzo głębokie rozładowanie. Zaproponowałem jej, że damy jej na tydzień czasu jakiś tam akumulator zastępczy, a tego spróbujemy naładować i dopiero wtedy podejmiemy decyzję, czy kupi nowego, czy nie. No ale pani była w trakcie wyjazdu na dłuższy okres do Hiszpanii, bo tam mieszka, tam pracuje, tutaj przyjechała do rodziny i chciała jeszcze po prostu wykorzystać ten moment, że jeszcze granice są otwarte. Chciała dość szybko śmignąć i kupiła drugi taki sam akumulator, ale umówiliśmy się tak, że ja z tym akumulatorem spróbuję zrobić coś. Jeżeli się uda, to odłożymy go, będzie to jakiś tam akumulator zastępczy. Jak będzie następnym razem w Szczecinie, to się zjawi i podyskutujemy na ten temat, czy warto, czy nie warto wymieniać akumulatorów. I zobaczcie, ten akumulator ma parametry wyjściowe 11,79 V, 232 A według normy N prądu rozruchowego, jeszcze generuje z siebie 13,3 mOhma, jeżeli chodzi o rezystancję wewnętrzną. Poziom naładowania start of charge 0%, wskaźnik sprawności SOH 46%. Gęstość elektrolitu praktycznie leży w każdej celi, ale elektrolit jest klarowny. Jest właściwy też poziom tego elektrolitu. Zaglądałem do środka, nie ma nigdzie żadnego ubytku, czyli jest w miarę ok. Ten akumulator w trybie AGM podłączyłem do tej ładowarki Noco Genius i skutkiem tego ładowania, odczekując oczywiście jedną dobę od zakończenia, mamy napięcie 13,3 V, 487 A prądu rozruchowego i poziom naładowania. State of charge mamy 100%, stan zdrowia, stan sprawności 88% i rezystancja wewnętrzna spadła nam w tym akumulatorze do 6,3 mOhma, ale nie mamy jeszcze gęstości elektrolitu. I tak w kierunku minusa mamy 1,17, w kierunku plusa rośnie do 1,23 g na centymetr sześcienny. To jest rzecz, na temat której zrobię w niedługim czasie osobny film. Dlaczego przy plusie te gęstości są większe i częściej ten akumulator jest już tam zużyty, a przy minusie ta gęstość jest mniejsza i tam mamy częściej do czynienia z jakimiś tematami związanymi z zasiarczeniem, bo pamiętajcie, że 12-woltowy akumulator to jest tak naprawdę 6 szeregowo ze sobą połączonych 2-woltowych akumulatorów. Porozmawiamy na ten temat z Tytusem. Tytus zrobi osobny wykład, ale ten prąd płynący sobie od tego plusa w kierunku minusa tak naprawdę musi naładować najpierw jedno ogniwo, drugie ogniwo, trzecie, czwarte, piąte i szóste. To sobie gdzieś tam tak ładnie płynie, przemieszczają się te ładunki elektryczne i po drodze są jakieś straty, po drodze są jakieś miejsca, gdzie następują połączenia grodziowe i tak dalej. Dlatego od strony minusa często jest tak, że te gęstości są mniejsze, ale o tym zrobimy zupełnie osobny odcinek. Z chwilą, kiedy ta ładowarka naładowała raz ten akumulator, włączyłem jeszcze raz tryb repair. Po trybie repair mamy następujące parametry: 12,9 V, 508 A prądu rozruchowego i SOC 100% i SOH 100%. Rezystancja wewnętrzna nam również spada do 1,6 mOhma i gęstość już jest w okolicach 1,24-1,25 g na centymetr sześcienny. Prawdopodobnie ten akumulator będzie miał szansę być uratowany, ale będzie wymagał jeszcze atencji, aby uzyskać tą solidną gęstość, ale przy okazji sprawdźmy, jak będzie wyglądał test opornicy. Zrobię taki nietypowy test, bo podłączę dodatkowo cęgi i zobaczymy, jaki prąd płynie przez te cęgi, jeżeli ustawimy opornicę na 200, 400 i na 600 A. 600 nie dam rady ocenić, bo moje cęgi mierzą tylko i wyłącznie do 400 A. Zobaczcie, tak będzie wyglądał test opornicy. Działa tylko to środkowe obciążenie, ta taka środkowa blaszka powyginana. Ona teoretycznie według producenta powinna dawać obciążenie na poziomie 200 A. Obciążając akumulator tymi 200 A deklarowanymi przez producenta, akumulator stabilizuje napięcie w okolicach 10,66 V i na wyświetlaczu cęg w tym czasie widzimy 166 A. Odpuszczam na chwilę, dokręcam drugą sprężynkę. Mamy spadek napięcia już do 9,7 V i płynie około 300 A w tym czasie przez cęgi. No i skręcając wszystkie trzy sprężynki, czy też wszystkie trzy żeberka, mamy 600 A i napięcie nam stabilizuje się w okolicach 8,88 V i pojawia się dopiero 400 A na wyświetlaczu
Cęk. Ten akumulator spróbuję uratować i to ratowanie zobaczycie w odcinku odnośnie ładowania symetrycznego i asymetrycznego przy użyciu Kulona 820. Pierwszy odcinek będzie już niedługo na nowym akumulatorze, natomiast na starym akumulatorze, czyli na tym banerze, akumulatorze już po przejściach, po przeżyciach, zobaczymy, czy ładowanie asymetryczne będzie bardziej polecane, czy też ładowanie zwykłe, normalne, symetryczne, bo jest pewna drobna różnica, ale o tym się dowiecie w niedługim czasie. Co do ładowarki Noco, to już musicie ocenić sami. Mówimy o modelu Noco Genius 10. Ja to urządzenie wprowadziłem do swojej oferty, bo potrzebuję przyzwoitego i dobrego urządzenia, którego się nie będę wstydził. Zdjęcia i dokładny opis tego urządzenia zamieszczę Wam tam na dole w linku. Dodatkowo dla widzów kanału Mr. Akumulator zamieszczę specjalny kod rabatowy. Oczywiście nie jest to zachęta do tego, aby kupować to urządzenie ode mnie. Patrzcie na ręce wszystkim osobom, bo w szczególności mi, którzy coś opowiadają, coś prezentują, bo jak to mawiał Budda w swoich naukach, aby nie wierzyć ślepo swoim mistrzom, również w przypadku tego typu testów, patrzcie, sprawdzajcie, oceniajcie, wyciągajcie własne wnioski na podstawie własnych doświadczeń. Bo jak wiecie, w internecie jest bardzo dużo informacji od tych fajnych, wartościowych, poprzez takie bardzo śmieciowe, które powodują tylko zamęt w waszych głowach. Jeżeli film się podobał, zostaw lajka. Jeżeli tematyka kanału cię interesuje, nie zapomnij zostawić swojej subskrypcji i nacisnąć dzwoneczka. Jest to bardzo ważna informacja dla mnie, taka informacja, która motywuje do dalszej pracy. Serdecznie pozdrawiam ze Szczecina, Robert Mazurek, cześć! Potrzebne ci wsparcie, wyniki diagnostyki, dobór baterii do układu elektryki, testy jakości najlepszej techniki, zapraszam osobiście lub na YouTube'owe filmiki. Będę tam wiercić, kręcić, podpinać i badać, przeciążać, zalewać, próbować też wysadzać, w poszerzaniu świadomości o ich jakości, terminologia długowieczności. Bo to Mr. Akumulator, twój nawigator, defibrylator, on wyjaśni ci tą kwestię, jak zbudowane są i działają różnego rodzaju baterie. Bo to Mr. Akumulator, twój nawigator, defibrylator, wyjaśnia mitologiczne brednie i nie pozwoli ziomuś, abyś wybrał błędnie.